zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jaka jest przyszłość Partii Socjalistów Demokratów w Ameryce? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Na 2024, no to są wybory prezydenckie. 2016 Clinton była kandydatką, wygrał Trump. W 2020 Trump startował na drugą kadencję, dostał 80 parę milionów głosów. No niestety liczono głosy w ten sposób, że Joe Biden dostał tam 47 tysięcy więcej tych głosów. No tak, to wszystko się rozliczyło 47 tysiącami głosów. W trzech hrabstwach, w sumie trzy hrabstwa zadecydowały o całej Ameryce. To w sumie wystarczyło. No one były bardzo strategicznie wygrane. No i statystycznie tam ilość tych głosów i głosujących była inna niż normalnie. No ale teraz no wojny domowej nie było. 100 tysięcy ludzi poszło w styczniu protestować w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. 700 osób no troszeczkę bardziej się zdenerwowało i pobiegło tam niszczyć. No nie była to insurekcja, nie było to siłowa chęć przejęcia władzy. To była grupa maniaków, bardzo często z jakimiś rogami na głowie, z jakimiś pomalowanymi twarzami. Policja tam nie zginęła, broni u nikogo nie znaleziono. Nikt nie został oskarżony o to, że chcieli zrobić insurekcję. Bo jest taki paragraf na to w kodeksie prawnym Stanów Zjednoczonych. No i teraz demokracja wraca. No demokracja nigdy nie odeszła. No, na całe nieszczęście Partia Demokratów jest związana ze słowem demokracja, ale Partia Demokratów no to jest jednopartyjna organizacja. To jest po prostu tak jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, tak jak Komunistyczna Partia Chin, czy Komunistyczna Partia Rosji. To są organizacje, które w Polsce, czy w Rosji, czy we wszystkich innych w bloku byłym sowieckim, no dzisiaj na Kubie, dzisiaj w Korei, no to jest ciągle to samo. No i 2024 będą się starali mieć dobrych kandydatów. No, Biden mówi, że zdecydowanie będzie startował na drugą kadencję, no ale to on jest prawie 80-latek. Trump no jest jakimś takim nieoficjalnym przewodniczącym Partii Republikanów. Jest człowiekiem, którego ludzie szanują, z którym się zgadzają politycznie, którzy widzą, że to jedna wielka niesprawiedliwość się stała dla konserwatystów, no ale co z demokratami? No demokraci zostali opanowani przez ten batalion lewacki, no batalion lewackich kobiet, można powiedzieć. No, dwie to są muzułmanki, jedna to jest z pochodzenia Portorykanką, jedna jest murzynką, która nie płaci podatków, tak? Także mamy w kongresie takie osoby, które w zasadzie trzęsą Stanami Zjednoczonymi, no to przypuszczalnie się zmieni. No ogólnie rzecz biorąc zmieni się dużo w kongresie w 2022. To są wybory międzyprezydenckie. No tam głosowanie będzie 435 reprezentantów i reprezentantek jest wybierane co dwa lata, także tam będzie wielkie trzęsienie ziemi. 1/3 ze 100 senatorów będzie wybierana w tym roku. Dlaczego 1/3? No dlatego, że kadencja jest 6-letnia.
dlatego że jest 50 stanów po dwóch senatorów, no to, 33 senatorów, 34 senatorów czy senatorek będzie wybieranych, no i to będzie to trzęsienie ziemi. No i teraz zostaje i to będzie wielka jedna porażka. I teraz jest przyszykowanie na 2024. Co Partia Demokratów zrobi? No, Eric Adams, no to też jest ciekawa sprawa. On został majorem Nowego Jorku. Nowy Jork, no to ogólnie rzecz biorąc, no to jest lewackie miasto. Te wszystkie miasta na północnym wschodzie, czyli te były kolonie angielskie tam od XVII wieku, no to jest to, co od Atlantyku, przepraszam, jak patrzycie na mapę Stanów Zjednoczonych, no to jeżeli tu jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Europa, Atlantyk, no to były te kolonie, to pasmo takie do gór Apalachów, to 13. Później tutaj była ta Luizjana od Kanady, którą Ameryka odkupiła tam za dwa wagony złota. Później dalej były te wszystkie prerie, nie prerie, no to należało w sumie tam do Indian. Na południu Kalifornia i Nowy Meksyk, no to należało do Hiszpanii, no bo Meksyk należał do Hiszpanii. No i Alaska była kupiona od Rosjan też za parę wagonów. No ale cały ten wschodnie wybrzeże, no to jest najstarszy, takie klasyczne, historyczne. No i te miasta to zawsze są opanowywane przez lewicę. Tam zawsze są dużo miejsca pracy, są fabryki. No jak są fabryki, no to zawsze tam, gdzie jest kapitalizm, no to jest jakiś szef, który prowadzi ten biznes, no i są robotnicy. No i robotnicy ciągle tylko krzyczą, że za mało dostają i walczą z właścicielem. Właściciel staje na głowie, żeby im dać tą robotę. No i są związki zawodowe, tego rodzaju rzeczy, także to wszystko idzie w kierunku tego wspólnego niby dobra. No, prawda jest taka, że później to powoduje to, że wspólne dobro, to znaczy, że część ludzi jest w budżetówce, nauczyciele, policjanci, strażacy, częściowo tam lekarze, wszyscy ci, co żyją z podatków, no to głosują na państwo rządzone tak ogólnie, nie indywidualnie i na duże podatki. No właśnie Eric Adams, czarny major, został wybrany. Też ciekawa sprawa. No, kiedy był młody, to był aresztowany, później poświęcił się wstąpił do policji, żeby ją zreformować. W wieku niecałych 60 lat poszedł na emeryturę, no a później wrócił z powrotem na majora. Także to pokazuje, co jak to się odbywa. No ale Eric Adams wyszedł i powiedział, że w zasadzie to powiedział do ludzi: popatrzcie się, mówi, na mnie, no i widzicie przyszłość partii demokratów. No co to znaczy? No to znaczy, że on mówi, że jeszcze więcej będzie mniejszości tych kolorowych, że jeszcze więcej będzie ludzi z budżetówki, że jeszcze więcej będzie ludzi, którzy w zasadzie żyje z podatków wszystkich innych. No ale to nie jest jeszcze tak źle, no bo dlaczego Eric Adams został wybrany? No on został wybrany dlatego, że on postawił na walkę z bandytyzmem. Na walkę z bandytyzmem. Powiedział, że to już tego wszystkiego starczy. No i on powiedział, że on oczyści ten cały Nowy Jork. No i to nie chodzi tylko o statystykę, ale to ten przestępczość w miastach, no to jest wielka sprawa. To jest po prostu już denerwuje wszystkich, no a szczególnie denerwuje mniejszości kolorowe w tych dzielnicach murzyńskich, gdzie tam po prostu jest no klika. Tam jest bandyteria,
ludzie się boją wychodzić na ulicę, no i, ale ciągle głosują na demokratów, no bo demokraci niestety ciągle rozdają pieniądze i obiecują pomoc od kołyski w zasadzie po trumnę. Eric Adams, on jedno co z pierwszych rzeczy będzie robił, no to wróci z powrotem do tajniaków. No w Polsce, po polsku ten tajniak, no to takie słowo jest dosyć negatywne, pejoratywne, nie jest to dobre określenie, no ale to są tajniacy, no to są ludzie, którzy chodzą w ubraniach cywilnych, nie w mundurach, no bo jak policjant idzie w mundurze, no to wszyscy złodzieje, wszystkie opryski uciekają i się przyczają i odchodzą, no i taki tajniak, no to jeszcze coś jest w stanie zauważyć, a taki dzielnicowy, czy taki policjant, który tam łazi po tych chodnikach, no to nic nie jest w stanie zrobić. Szczególnie, że wśród ludności murzyńskiej, no to jest w zasadzie, to jest taka, tak jak w Polsce byli gitowcy, czyli cała ta szumowina, ten lumpen proletariat, ludzie z marginesu i tak dalej, i tak dalej. No i w tych dzielnicach tam, gdzie byli ci dużo tych przestępczość, to ludzie się bali. Tam nikt na policję nic nie powiedział, no bo prędzej czy później został zabijany nożem czy cegłą, tego rodzaju rzeczy. No i to jest właśnie podobne w dzielnicach murzyńskich. Tam po prostu nie ma kablowania. No tam wszyscy wiedzą, że nikt nie może słowa powiedzieć. Jego okradną, a on powie, że zgubił. No, w ten sposób. No. Jest ciekawa taka teoria rozbitych szyb. To jak zwykle rzecz, którą każdy normalny konserwatysta rozumie, no to w latach 1980 dwóch naukowców, George Kelling i James Wilson, oni napisali właśnie, że jest taka sytuacja z tym, teoria rozbitych szyb. No i o co to chodzi? No, chodzi o to, że rozbite szyby, no to nie ma czegoś takiego jak no nie ma czegoś takiego. No, są ludzie, którzy rozbijają szyby i którzy nie rozbijają szyb, ale teoria jest taka, że jeżeli jedna szyba zostanie rozbita, jak jej się nie wstawi, czy nie zreperuje, czy nie zareaguje, no to zaraz pojawi się druga szyba, trzecia szyba, czwarta szyba i prędzej czy później tam będzie śmietnik na ulicy, tam będą wysypywali jakieś śmieci, później przyjdą, zaczną kraść, ludzie zaczną się wyprowadzać, no i dochodzi do ruiny. No i właśnie ten Giuliani przez 20 lat w latach 1910, no to była właśnie makabra przestępczości. No i Giuliani wyczyścił ten cały Nowy Jork, no ale to właśnie między innymi tej polityce, że nie będzie wybitych szyb. Aresztowali za małe przestępstwa, za jakieś włamania, za jakieś nadużycia i tak dalej, i tak dalej. No, lewacy to nienawidzą. Lewacy nienawidzą, dlatego że oni mówią, że w zasadzie oni utożsamiają, że wymiar sprawiedliwości, no to jest rasistowski, a jeżeli dlatego, że dużo jest czarnych aresztowanych statystycznie, oni mówią, że czarni i biali powinni być aresztowani w jednakowych proporcjach. No i później jakim rozwiązaniem jest? No rozwiązaniem jest rozwiązanie policji, dlatego te wszystkie idiotyczne zabrać fundusze policji, to się wszystko bardzo lewakom podobało. No bardzo często, tyle tylko, że dużo tych lewaków, no to są biali gówniarze, biali 20-30-letni ludzie, którzy żyją z pieniędzy, z funduszy rodziców, chodzą do uniwersytetów za 50, 60, 70 tysięcy, a ci biedni ludzie po prostu są na to narażeni. Adams pierwszego dnia
no to właśnie powiedział taką fundamentalną rzecz, że on nie wierzy, że on nie wierzy i nie podpisuje się pod tym, że może być sprawiedliwość społeczna bez bezpieczeństwa społecznego. No i normalny człowiek powiedział, tak, no sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo społeczne. No jak może być jedno, musi się łączyć z drugim. No i właśnie o to chodzi, że w San Francisco, Chicago, Filadelfia, Los Angeles, Seattle czy Portland, no to tam lewacy po prostu opanowali to wszystko i doprowadzili do tego, że kradzież w sklepie do $1000 nie jest traktowana jako przestępstwo, tylko jako wykroczenie. No i tego jest coraz więcej, tak? Także tam we wszystkich tych miastach prowadzonych przez lewaków, przez socjalistów, przez demokratów, no to jest syf kiła i mogiła. Ludzie w San Francisco, to doszło do tego, że ludzie jak parkują samochód na ulicy, no to otwierają tylną klapę albo uchylają drzwi, uchylają okna od samochodów, żeby nikt nie wybił, żeby nie sprawdzał, czy coś tam zostało. No i policja będzie karała tych właścicieli za robienie czegoś takiego, ale policja, ta sama policja nie ściga tych bandytów, które te szyby wybijali. No, w tym czasie, kiedy Eric Adams został wybrany do Nowego Jorku, lewacki prokurator został wybrany, Alvin Bragg. No i on właśnie powiedział, napisał takie oświadczenie, że on nie będzie ścigał z urzędu, on nie będzie ścigał z urzędu utrudniania aresztowania czy opór władzy, nie będzie ścigał tych, którzy przeskakują, no bo w metrze, no to są takie bramki, gdzie trzeba przejść i popchać taką rączkę, wcześniej zapłacić oczywiście, no ale to ostatnio teraz w Nowym Jorku jakiś dwudziestoparoletni przeskakiwał, no fizycznie po prostu zrobił skok przez płotki, jakoś się pochylił, głową uderzył tam w ten chodnik i został zabity. No to właśnie powiedział, że nie będą aresztowani za coś takiego. Nie będą aresztowani za łażenie na czerwonych światłach i nawet wielokrotne. No tak, także to jest wszyscy ci lewacy, wszyscy ci z budżetówki, czyli prokuratorzy, nauczyciele, związki zawodowe. Związki zawodowe to też jest ciekawe. 80% związków zawodowych w Ameryce, no to są urzędnicy pracujący dla państwa. Także związki zawodowe żądają swoich stawek związkowych od państwa, no a państwo musi brać podatki od każdego innego pracującego człowieka. Tak, także zreformowanie tych miast, no to będzie trudne. Zreformowanie tych stanów będzie trudne. No tyle tylko, jeżeli Adamsowi się to uda, no to ludzie będą patrzyli. Wszyscy ci normalni demokraci się obudzą. Wszyscy ci demokraci, no szczególnie te soccer moms, czyli te matki dzieci, których białe matki białych dzieci, które grają w piłkę nożną, to się zorientują, że porządek jednak musi być. No i zacznie się jednak ta zmiana. Dwóch demokratów może w 2024 startować na prezydenta. Jeden no to jest Joe Manchin, no i właśnie Eric Adams z Nowego Jorku. Joe Manchin, no to jest ten jedyny normalny demokrata, który sprzeciwia się tym szalonym planom wydawania pieniędzy przez Bidena. On jest w Senacie, no i on jest demokratą, no i on jest w stanie przechylić wagę na to, żeby w Senacie to nie przeszło, bo tak jak wspominałem, jest 100 senatorów, 50 na 50, i kiedy Manchin i jeszcze jeden senator przeszedł na stronę republikańską, no to wtedy można to udupić. No i 2024, możliwe, że będzie taka kombinacja. Normalny Joe Manchin z partii demokratów,
No i Eric Adams, czarny były policjant, jako wiceprezydent. Zdrowia na normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Pozdrowienia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów. Głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście na kontynencie. Zdrowia dla normalnych.